cóż, powinienem być smutny, jestem. Dla nas, długo nie będę mówił, mam nadzieję, że te wasze pytania mnie rozkręcą, bo za bardzo nie wiem, co powiedzieć. Na pewno jest to strata punktów. W kontekście tego, co się działo, jest to strata punktów. Straciliśmy bramkę na sam koniec. Nie widziałem jej na wideo, czy był karny, czy nie, to pewnie więcej wiecie ode mnie. Ale myślę, że zespół, który dzisiaj prowadziłem, może czuć się zwycięski. Jego postawa, jego dyscyplina taktyczna, morale. Było trudno momentami, oczywiście. Ale myślę, że jak będziemy tak się prezentować, to wkrótce będzie coraz lepiej i będziemy zdobywali punkty również u nas. Dziękuję. Za dużo nie widziałem, wie pan, ja generalnie to noszę okulary. I nie pół żartem, pół serio, ale noszę. I niezwykle oceniać pracę sędziów. Natomiast widziałem bardzo dobrze aut, który był bardzo blisko mnie, którym piłka należała się nam. W tym momencie gramy pod chorągiewkę, jest koniec meczu. I ktoś musi po prostu wziąć odpowiedzialność za takie małe decyzje, bo czasami nam mówią, że ale to, co to aut? Ten aut zadecydował o tym, co się działo przez następne 30 sekund, a to widziałem bardzo dobrze. Tu nie potrzebowałem okularów. Nie ma co ukrywać, brakowało nam centymetrów w tym meczu zdecydowanie, jeżeli chodzi o grę w powietrzu i pewne rzeczy się nie przeskoczy. Tak? Czy do tego bardzo dobra gra, na przykład Czowillo głową, ale nie tylko jego, bo i Polczak i nie wiem, i Malarczyk dobrze gra, i napastnicy dobrze grają głową, więc czasami ciężko jest ustawić krycie. Zresztą taką bramkę straciliśmy, gdzie Czowillo strzelił bramkę i dlatego też w końcowej fazie meczu, w tych ostatnich 15 minutach zadecydowałem, że zagramy na trójkę stoperów. Wiedziałem, że to spowoduje, że zaczniemy się bronić głęboko, ale też musieliśmy zająć się zdecydowanie Czowillo, dlatego ten rys taktyczny się zmienił, żeby ten wynik 2-1, być może jeden kontratak można było jeszcze wyprowadzić, ale żeby tak zostało. Raczej broniliśmy już wtedy wyniku i dlatego też tak Cracovia wyszła troszeczkę wyżej. Następny mecz za tydzień. Cóż ja mogę na decyzję sędziów? Tak, trenerzy tracą pracę, kluby spadają z ligi, ale sędziowie też odpowiadają za swoje decyzje, więc zobaczymy, jakie będą decyzje. Nie mam pojęcia, czy tak jak pan mówi, czy był karny, czy nie. No ale cóż mogę zrobić, no. Najłatwiej byłoby dzisiaj oceniać na konferencji pracę sędziów, ale ja nie jestem od tego. Jestem od tego, że mój zespół wygrywał, no. Prowadzilibyśmy 3-0, to byłoby 3-2, no. Więc muszę się wziąć do roboty i pracować, no, żeby było jeszcze lepiej. Tak raczej podchodzę do swojego zawodu.